Ja mam pytanie, czy fryzjer to nie była też ksywa jakiegoś krakowskiego gangstera z mafii? Mam takie, nie wiem, jakby przebłyski z przeszłości, że był ktoś taki, głośno było, nie wiem, mafia pruszkowska czy inna, i był tam ktoś, kto o pseudonimie fryzjer robił niezły podłożu. Weszli głębiej do jaskini. Jezus Maria, kto tutaj teraz będzie? O, oczywiście, że mamy tutaj jakichś jebańców. Hej, jebańcy! Nawet nie wiecie, co was zaraz czeka. O, najpierw rozmowa? Co ty mi to pierdolisz, marny golibrodo, że tak jest modnie? Jakie modnie? Jesteśmy w Nilfgaardzie, a nie w jakimś pieprzonym Kowirze! Łachmy to jeden! Tak mu fryzurę zjebał, że w hełmie musi chodzić? Co zrobił? Co zrobił? Wszyscy mają jakieś nakrycia. Wystrzygł mnie na kaczy Cooper, że hełm wstyd zdjąć. Przez tego partacza chędożonego nie mogłem się na turnieju pokazać. Nie mogłeś się na łyso obpitolić. Chciałem tam męskości dowieść. I co? I przez tego obesrańca taka szansa przeszła mi koło nosa. A kolejny turniej za rok! Ale Vivienne już zajęta, kolego. Widzę, że już się odegrałeś. Polubiła bardzo ptasiego penisa. Początek. Obłożonego jej byłą klątwą. Pozwolę mu wrócić cało do domu. Jakoś to mało rycerskie. A honor? To wasze przysięgam na czaple i tak dalej? Na czaple to przysięgam, że cię wypatroszę, jeśli się stąd zaraz nie wyniesiesz. Dobra, chłopaku, mogłeś przeboleć chujową fryzurę, a teraz twoja matka będzie musiała przeboleć twój pogrzeb. A wystarczy nie wtrącać się. Po rycersku będzie wsiakre. Okej, panie rycerz. Lecimy. Opiewaj mu zo zmagania rycerskie, wódnemu panu Wiedźmin zada klęskę. Cudowne. Mogę znakiem jakimś pierdolnąć? Pewnie tak. Siema! Ej! O mój Boże. A bo ja mam taki niski poziom trudności, mimo iż załadowałem moje odwary, kurwa. Nawet lepiej, wiecie co? Nawet lepiej. Dwa ciosy i lecimy dalej. No, my już pójdziemy. Le papillon! Na rany lebiody w ostatniej chwili mnie uratowałeś. Powiem wam tak. Biorąc pod uwagę, jak emocjonalnym wydarzeniem dla każdej kobiety może być wizyta u fryzjera, który ma zająć się pielęgnowanymi przez nich przez lata ostatnie włosami, nie zdziwiłbym się, gdyby niektóre były gotowe zaserwować chujowemu fryzjerowi podobne traktowanie jak ci tutaj. Słuchajcie, jak zjebiecie kobiecie jej włosy, to was zabiją. Gwarantuję wam to. Nie ryzykujcie. Nie igrajcie z szatanem. Bo to się nigdy dobrze nie kończy. Nie ma za co. Jean-Louis Ludowik, jak nie mam. Chodźmy, zanim się... Cicho tam obaj! Mam! Ze strachu zamarła rycerza świta, wnet pod niebiosa wystrzeliły jelita. Tak na siłę trochę ten rytm tutaj płynie, ale niech ci będzie. Rozpłatał z warchoła chlaśnięciem, zrobił kastrata. Potem go ostrzem tak gracko popieścił, aż ten się zbrukał żołądkową treścią. I uderzony nakrył się nogami, a wszystko na cześć księżnej jaśnie pani. Tak chujowe, że się pożygał. Coś ci się pomyliło. Jesteś pewny, że wszystko widziałeś? Wybacz, Wiedźminie, ale guzik się znasz na poezji. Otóż wyobraź sobie, dzisiejsza publika domaga się silnych emocji. I ja je zapewniam. A co z moją zapłatą? Zdecydowałem podzielić się z tobą tantiemami. Rozliczenie, powiedzmy, co pół roku. Co ty na to? Czyli nie masz pieniędzy. Ja wam zapłacę, mistrzu Wiedźminie, i stokrotne dzięki za ocalenie. Wpadnijcie kiedyś do salonu na podcięcie końcówek. Wpadnę. Z taką ilością włosów naprawdę musi być eksperckim fryzjerem, żeby dać radę jakkolwiek to wystylizować. Wreszcie jakieś 5% głowy miał, mam wrażenie, włosami pokryte. Zadanie wykonane w służbie muzy. Z tych dwóch tajemniczych zadań, które są tutaj do wykonania, to wydaje mi się należy do gatunku takich bardziej śmieszkowatych, ale gdzieś tutaj, w tej okolicy, aż się upewnię, znajduje się zadanie, które jest bardziej...
tajemnicze. I wydaje mi się, że jest do zrealizowania gdzieś w tej okolicy, dlatego ja sobie tutaj dziabnę, pójdziemy na tamtę farmę i podjedziemy do przodu. Więc let's go, coś mi się tam nie załadowało, płotka do nogi i jedziemy przed siebie. Drugie z dwóch zadań, które... Nie no, w sumie to tam Mark Stark pisał i też inne osoby na temat zadań, które warto wykonać. Dlatego zabierzemy się teraz za... W sumie ostatnie. Bo potem zostaje mi tylko turniej pięściarski. Zgodnie z tym, co powiedzieliście, o warty zrobienia tylko i wyłącznie dla tych scenek, które tam można zobaczyć. Ale mamy to! Ktoś tutaj jest powalony, pierdolnięty, a obok Gaston, który próbuje go uratować. Ale ten sam Gaston, który tylko prężył muskuły i chciał piękną z pięknej bestii na ten wziąć dla siebie? Jemu już się raczej nie przydadzą. Co? Ale zaraz. Przed chwilą jeszcze oddychał. Po prostu się wykrwawił. Złamana noga i przerwana tętnica udowa. Przy takiej ranie śmierć to kwestia paru chwil. Bogowie! Co tu się właściwie stało? Ja jechałem sobie tędy z towarem, kiedy nagle usłyszałem jakieś krzyki. Ten tu, o, czołgał się do drogi i potem stracił przytomność. Zeskoczyłem z kozła, żeby go opatrzyć. I wtedy na szczęście pojawiliście się wy. Ktoś mu wziął w bicz... Ktoś mu wziął... Ktoś mu wziął, wbił miecz w sam środek brzucha, a potem się uśmiechł od ucha do ucha. Szlachetna to rzecz, pomóc nie znaczy. Zobaczymy, czy mnie oszukuje frajer. Szczerze? Jak go zobaczyłem, to przeszło mi przez myśl, czy to aby nie jakaś zasadzka, czy nie smagnąć konia lejcami. Ale zostawić człowieka w potrzebie? Nie, to nie uchodzi. W wielu miejscach uchodzi, wierz mi. Nim ruszysz dalej, umyj dokładnie ręce i spal koszulę. A potem dla bezpieczeństwa natrzyj jeszcze skórę macierzanką. Inaczej zapach krwi zwabi gulę. Kim wy właściwie jesteście? Wiedźminem. Aha, czyli myślicie, że tego... Znowu to zrobiłem. Że tego człowieka zabił jakiś potwór? Kręci, kurwa, typo. Coś czuję, że kręci. Oszukać mnie chce ten Grasand Szemrany. Pójdę do jego matki nieprzebrany. Zobaczmy. Noga złamana, ale przyczyną śmierci była rana. Albo rozebrana w sumie. Głęboka. Krawędzi gładkie. Albo po broni kłującej, albo po grubym pazurze, jak u Wiwerny. Ciężko rozstrzygnąć. Biorąc pod uwagę jego imię, dziwny, nie ufam mu. Na pierśnik. Pokryty śniedzią. Powgniatany. Chyba zabytkowy. Handluje starzyzną, to się na tym znam. Tylko ciekawe, czemu go założył. Tego nam już raczej nie powie. Teraz trzeba tylko ustalić, skąd się tu wziął. Zakładam, że z tamtej willi. Ale muszę to sprawdzić. Bywaj. Czekaj, idę z tobą. No dobra. Niech będzie. Trzymaj się blisko, mów cicho i niczego nie dotykaj. Tajemnic jest tutaj. Pizdu i bez liku, jeśli ten chłop mnie robi w chuja, to mu zrobię z knagi kukuryku. A widzicie, naciągane rytmy, tak jak poprzednio przy naszym Lepapion. Na wzgórzu. Rekonstrukcja. Coś czuję, że takiej grobowej ciszy tam nie będzie. Krew, kamienie, drzwi rozjebane. Próbował przeleść przez mur i spadł. Prawdopodobnie chciał się wydostać z posiadłości, ale nie mógł otworzyć bramy. Dobra, no faktycznie, widać tam krew, ale jakby zraniony został w środku, bo inaczej nie byłoby krwi na samym szczycie tego muru. Spadł już krwawiąc. A można i tak otworzyć drzwi. Ja pierdolę, co się tutaj stało? Przepotężna napierdalanka, ludzie na ziemi, wszyscy nie żyją. Kurwa. Kto był... Kto był tym? Amogusem, nie. Impostorem. Na to wygląda. Myślisz, że nikt nie przeżył? Bogowie. Chyba naprawdę. Nazwa zadania sugeruje, że po prostu musimy zrekonstruować Służąca wydarzenia. Zadźgana czymś ostrym. Kilkanaście ciosów.
Część zadana pośmiertnie. Nie wierzę, że to zrobił człowiek. To musiał być jakiś potwór. Oj, coś czuję, że nie. Ludzie to czasami większe potwory niż potwory. Srebrna zastawa? Elfie grawerunki. Okej, myślałem, że coś więcej do tego doda, ale nie, to nie. Tors przedziurawiony z ogromną siłą. Cios przebił twardy metal. Napierśnik identyczny jak u mężczyzny z traktu. Albo oni sobie tutaj robili jakąś rekonstrukcję, tylko że za bardzo się wczuli. Gardło jest zmasakrowane. To był jeden silny cios. Obok ciała tarcza. Stara i wyszczerbiona. I ceremonialny miecz. Robota Ensid. To nie są elfy? Misy ceremonialne? Jakby do składania ofiar. Jezus Maria. Czego? Tylko nie mów, że z ludzi. A co tutaj widzisz w nadmiarze martwego dookoła, mordo? Ślady ognia. Coś tu się zapaliło. Albo wybuchło. A. Silny zapach. Intrygujące. Liczne rany na ciele. Wszystkie kłute. Ale ciężko powiedzieć od czego. To człowiek. Ale w elfim ubraniu. Jesteś pewien? Skąd by je miał? W tym są prawie nie ma nie ludzi. Jezus Maria, spalone ciała, ludzie martwi przebrani za elfy. Potem rzucił się na ziemię, żeby zdławić ogień. Bez powodzenia. Ale zapach spalenizny się oddala. Być może ktoś miał więcej szczęścia i udało mu się stąd odbiec. Ha, co to jest? Nadpalony kubrak. Ktoś go z siebie zdarł, rzucił tutaj i pobiegł dalej. Tam jakieś dzikie odgłosy słychać. Ja tutaj, póki pamiętam, zrobię jedną rzecz, czyli podwyższę ten poziom trudności, żeby nie była po prostu opowieść. Z powrotem na drogę ku zagładzie. Niech jakieś chociaż wyzwanie tutaj będzie na koniec. Coś tutaj mocno sapie. Halo, dzień dobry. Co się tutaj odjebało, jeżeli mogę tak skromnie i kulturalnie zapytać? Nikogo... Wiem, że jesteś w środku. Słyszę twój oddech. Otwórz drzwi. Szachmat. Nie zrobię ci krzywdy. Oni tam cały czas są? Ten, co się chyba cudem ocalił. Posłuchaj mnie. Jestem Wiedźminem i przyszedłem tu, żeby ci pomóc. Ale musisz odpowiedzieć na moje pytania. Kim są ci oni, o których mówiłeś? Te... Ja nie wiem, co to było. Duchy. Wszystko stało się tak nagle. Odgrywaliśmy scenę hołdu Divetafa, kiedy nagle coś błysło i całkiem mnie oślepiło. Słyszałem krzyki, nie widziałem nic. Wtem moje ubrania zajęły się ogniem. Zacząłem biec, ściągnąłem z siebie kubrak, wpadłem tutaj i zatrzasnąłem drzwi. Słyszałem, jak się dobijają i już myślałem, że rozwalą drzwi i będzie po mnie, ale jakimś cudem się uspokoiło. Kim ty właściwie jesteś? Durand Fouché Plamondon du Savarin, pan tych ziem. Imię z generatora. Przewodniczący klubu historycznego tu są, przy okazji. Że przypadkiem jakieś duchy wywołali, robiąc bardzo, bardzo oddaną rekonstrukcję. W rocznicę hołdu elfów, ale coś takiego pierwszy raz. Dlaczego ludzie spontanicznie płonęli, ewidentnie? Czyli odtwarzając scenę z przeszłości, przywołaliście przez przypadek jakiegoś upiora. Może Korgorusza albo Stubę. Ha. To co teraz? Najlepiej byłoby zrobić to jeszcze raz, oczywiście. Zwariowałeś? Chcesz, żeby to coś zabiło i nas? Nie. Nie chcę, żeby zabiło kogokolwiek. Dlatego zamierzam zrobić to, co do mnie należy. Przywołać znowu tego potwora. Czymkolwiek jest. I unieszkodliwić go raz na zawsze. Durand, dam radę odegrać ten hołd samemu? Nie, samemu nie. To było wielkie wydarzenie. Kapitulacja ostatniego elfiego króla Toussaint. Potrzeba przynajmniej trzech osób. No i mamy to. Wiecie, o co chcę was prosić. Potrzebuję waszej pomocy.
ale jeśli odmówicie, zrozumiem. Nie ma sprzeciwu? Dobrze. W takim razie uprzątnijmy ciała. Mamy czas, bo ceremonię przeprowadzimy nocą. Tego typu rzeczy mają większe szanse powodzenia po zachodzie słońca. I pozostaje jeszcze tylko kwestia mojej zapłaty. Nie pracuję charytatywnie. Ma się rozumieć. Zażegnasz niebezpieczeństwo, to nie będę szczędził grosza. Jak jest panem tych ziem, no to ja mam nadzieję, że mi zapłaci, kurwa. Oni tutaj to niemałe mają pojemności swoich sakiewek, jak są posiadaczami ziemi. Ja zajmę miejsce króla Ludowika na elfim tronie, a wy, Wiedźminie, odegracie rolę władcy Ensid. Musimy się przebrać, żeby wszystko było jak trzeba. Przejebane. Chcesz sobie otworzyć bitwę pod Grunwaldem i nagle faktycznie ci, którzy odgrywają... Kurwa, jak oni się nazywali. Ludowika we własnym pałacu, na nie, własnym nie tronie, pamiętam, po co ja to w poszlegającym blasku pochodni. Dobra, zapal wszystkie lampy w ogrodzie. Nie są automatycznie podpalane, może nawet i dobrze, bo będę sobie odbierał. Ja pierdolę, nie z templariuszami się napierdalali. Podnieś, o, rycerska zbroja, rycerskie buty, być może będę musiał to ubrać. Kurwa, z kim walczyli pod Grunwaldem? Z krzyżakami? Kurwa, chyba z krzyżakami. Albo ja jestem popierdolony. Nie, jestem nawet teraz pewien, nie wiem. 1410, przynajmniej datę pamiętam. A jak wiecie, jak już powiecie bitwa pod Grunwaldem, to nikt nie zadaje dalszych, kurwa, pytań. Ludowika Bynen, elfi chleb, oddając ludziom władzę nad ziemią ziarna rodzącą. Weź bochenek elfiego chleba. Gdzie on jest? Tutaj z lewej strony. No tak, ta skrzynia przedtem była nie do ruszenia. Złóż elfi chleb w ofierze przed tronem. Nie przerywajmy ceremonii. Dobra, dobra, nie chcę przerywać. Divetaf nalał w zdobione misy elfie wino. Słodką krew krainy, którą mu wydarto. Wreszcie elfi król sięgnął po miecz i tarczę, by symbolicznie oddać ludziom nad swym wojskiem władzę. Wreszcie elfi król sięgnął po miecz i tarczę, by symbolicznie oddać ludziom nad... Rozumiem, czyli w takim razie muszę trochę przerwać imersję i zajrzeć teraz do ekwipunku. Gdzie ten elfi miecz się znajduje? O Jezus Maria, no gdzieś tutaj na pewno, ale... Gdzie dokładnie? To będzie elfi miecz? Nie, tu będzie elfi miecz, ale jakiego on będzie koloru? Będzie szary, chujowy? Elfi miecz, krótki stalowy miecz. O Jezus Maria, no teraz płacę największą cenę za to, że kurwa tak dużo rzeczy przy sobie noszę. Strzyga, Melelit, Adwersarz, może żółty chociaż będzie? Rachmistrz, ty, Rachmistrz, kurwa, lepszy od tego, co ja w tej chwili mam, naprawdę? Lepszy od mojego stalowego tego, Manticory? Dobra, nieważne, nie będę wnikał za bardzo. Może ten? Nie. Kurwa, to gdzie on się znajduje? Może będzie raczej w tych zadaniach, kurwa, nie to, ekwipunek, w fabularnych rzeczach? Tutaj są przedmioty fabularne, tutaj mamy zabytkowy elfi miecz, no, tak żem czuł. Dobądźmy go, lewo. Aha, jeszcze tarcza. Kurwa, jak ja mam się w tarczy wyposażyć? Geralt ma takie... ma opcję wyposażenia się w tarczę? A, dobra, będzie po prostu jako tam akcesorium w mojej kieszeni, co? No to zabytkowa elfia tarcza. Let's go! Dumny elfi król dobył broni i padł na kolana. Ludowik rzekł... O, nie dałem mu skończyć. Przyjmuję twój hołd i za rok powrócę, by... O kurwa. Bogowie, patrzcie. Patrzcie na te posągi. What the fuck? To niemożliwe. Posągi ożyły. O matko. Okej, tego to bym się nie spodziewał. O! Kurwa, ożywione rzeźby mnie napierdalają. Czarowniki jakie, halo. Kurwa mać. Dobra, czekajcie. Wyśmienita jaskółka, jakieś jeszcze inne rzeczy. Pieprzone ożywione rzeźby. Czym ja mam z nimi walczyć? To są potwory magiczne, niemagiczne, jakie mi wpierdol spuszczają. Halo. Może ja zacznij wpierdol spuszczać, a nie w drugą stronę. Kurwa, ożywiona rzeźba mnie bije i to jak mocno. Oło! Nie dałem rady! Ja pierdolę, halo! Nie wiem, jakim mieczem powinienem z nimi walczyć. No to są ożywione rzeźby, a nie jakieś elfy. Elfy to pewnie by stalowym bym napierdalał, ale...
No dobra, no okej. Małe wyzwanie. No nie wiem, napierdalają z każdej kurwa strony. Próbuję ich bić, ale oni nie dają się mi tak łatwo bić. Dobra, raz, dwa, trzy. Dobra, na spokojnie, chłopaki i dziewczyny. Kurwa, bez tego. Ona ma właśnie jakieś wybuchy tutaj jeszcze, który mnie jebie. Ta też. Dobra, muszę tutaj takimi wąskimi kurwa zrywami operować. Oho! Jakie kurwa eksplozje pojebane! Czym ona we mnie strzela? Jaskółkę potrzebuję dekoktu, zaraz nie będę miał toksyczności na te cuda. Dobra, hutysz! Hutysz! Ej! Ona znowu zrobi kurwa wybuch dookoła siebie, nie mogę za długo niej być przez ten czas. Dobra, jebańce, płońcie! Nie, to płonięcie gówno da. Jedno trafienie tym kurwa czarem i ja mam przesrane. Tamci to w ogóle jakoś nie próbują chyba mi pomóc w tej całej walce. Rozpierdolą mnie te rzeźby, halo! Muszę odnawiać życie, a ta atakowanie mi Quena cały czas sobie nakładać, bo będę w dupie. Pieprzone, ożywione rzeźby. O, super cios. Dobra, ale czym ja walczę? Ja walczę tym gigachujowym mieczem. Halo, dobra, czekajcie, ekwipunek. Jednak broń stalowa jest tutaj potrzebna. Gdzie moja ta? Manticora, poproszę tym. Halo, halo, Geralt, ty kurwa, mnie denerwuj, mnie nawet Firebola nie unikniesz. No to wiele wyjaśnia, dlaczego im tak kurwa nic nie robię. Jakimś ultra chujowym, zabytkowym mieczem do rytuałów nadupcałem. Jakbym se kurwa równie dobrze jakąś pałkę drewnianą mógł wziąć zamiast tego. W takiej sytuacji. Dobra, moment, te dwie piździanny muszę załatwić, bo one tutaj największy syf mi robią, kurwa. Największy smród. O, nie, nie, kurwa. O Boże, w ostatniej chwili tę jaskółkę pierdolnąłem. One są najpotężniejsze tutaj. Firebole, cały kurwa czas. Dobra, moment. Ty, wykrwawiła się pizda jedna. Oj, dobrze, nie żyje? Chryste, dobra, z tym już chyba dam radę. Ależ wymagająca kurwa walka, nawet bym się nie spodziewał. Dobra, mam Quena, będzie okej. Silny cios! Yeah, boy! Silny cios! Come on! Nie wiem, dlaczego to mi takie wyzwanie sprawiło, przecież tylu przeciwników pokonałem. Przecież one ożyły. I jakim cudem? Nie wiem. Skąd żeście je kurwa wzięli? Jestem od zabijania. Nie ożywiania. Fair point. Ja chyba wiem, co się stało. Widzicie, te statuły pochodzą z pałacu Divetafa. Kupiłem je miesiąc temu, bo... Albo wiecie co, no, lepiej będzie, jak zacznę od początku. Divetaf miał składać ludziom taki hołd każdego roku. Ale zrobił to tylko ten jeden raz. Bo potem go zabito w pogromie nieludzi pod Gorgoną w 782. I wiecie co? Bardzo dobrze się stało, bo wygląda na to, że Diveta szykował na Ludowika zasadzkę. Golemy udające pomniki aktywowane słowami Homagium. Mówię wam. Jak nic, w parę chwil rozszarpałyby naszego króla i jego przybocznych na strzępy. No tak, elfy. Zdradliwe nasienie. Fuh! Nie jesteście lepsi. Elfy po prostu broniły swojej ziemi. Zabraliście ją, ale i tak wam było mało. Wyrżnęliście je do ostatniego. Jacy wy? Przecież ty też jesteś człowiekiem. Tak. Poniekąd. I czasem się tego wstydzę. Nie zgadzam się z tym, co mówicie. Ale nie puszczę was z pustymi rękoma. Weźcie to. Bywajcie. Proszę, widzicie? I to rozumiem. Można się nie zgadzać ze sobą w jakichś kwestiach, ale mimo tego przeprowadzić profesjonalną transakcję. Która niekoniecznie skończy się wyzywaniem się wzajemnie, bo ja uważam, że elfy to były skurwysyny, a ja uważam, że ty, panie, panocku, jesteś skurwysyn. I co teraz poradzimy? Chuj, no chyba musimy jakąś wojnę wszcząć. No dobra, ciekawe zadanie, bardzo ciekawe, a totalnie bym je pominął, gdyby nie wasza informacja, tak więc dzięki wielkie. I na samo zakończenie, nie będziemy już tutaj robili żadnej tej bestii ze Skellige, chociaż nawet tutaj nie widzę tej kurwa najgroźniejszej bestii ze Skellige. Nie, nieważne. Klątwy, nie klątwy, różne pierdołowate skarby.
Mamy tutaj nawet nie gwinta, nie rycerza do wynajęcia, a turniej pięściarski. Mamy tutaj parę osób do pokonania i wiecie co? W celu pokonania ich ja już się nie będę pierdolił na drodze ku zagładzie. Włączam po prostu opowieść. Powiedzieliście, że ten turniej pięściarski jest najlepszy ze względu na scenki, które się tutaj odbywają. Dlatego ja chcę po prostu pomiędzy nimi wszystkimi pobiegać i ponapierdalać, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Każda ta interakcja... I będziemy kończyli. Jakiś długaśny odcinek bonusowy nam się tutaj wytworzył. Pomyślałby kto? Ja bym nie pomyślał. A jednak się to dzieje. Dobra, gdzie ta szczota? Bukmacher. Weźmiesz udział? Weźmę udział. Nie wykluczam. Żebyś ty się, chłopie, zaraz srogo nie zdziwił. Tu się, uważasz, wiesz, liczy intelekt. Liczy. Szczota to nie jest zwykły zawodnik. Mhm. Szczota? Nigdy nie słyszałem takiego imienia. Niepomianie należy oceniać wartość przeciwnika. Pan Szczota to waleczny rymasz, a sile jego ciosów dorównuje tylko celność ripost. Mhm. Zobaczymy. Najebie cię, koleżko, za jedną koronę. Dobra. Zaczynamy. Aha! Już trzęsiesz portkami, jak wiesz, baliściami. Mm. Szota jeszcze nie wie, że zjechałem na najniższy poziom. Tak? Co ci powiem, to ci powiem. Ale jedno to ci na pewno powiem, że nie przegadasz mnie, psie. Co będzie pojedynek na rozmowę? Masz słabe zaczepki, każdy to wie. Nie marnujmy czasu. Bijesz się, czy nie? Na bitkę nie powiem, przyjdzie jeszcze pora. Tymczasem z ciebie, siwy, wyłazi obora. Mhm. A twoja matka... O, jest twoja matka, chyba często chodziła sama po lesie. Nie wiem, twoja matka jest tak brzydka, że twój ojciec zabiera ją za sobą do roboty, żeby jej nie całować na do widzenia. Twoja matka chyba często musiała chodzić sama po lesie, bo strasznie jesteś podobny do Nekera. Ja przynajmniej znałem moją matkę. Czego ty, jako wiedźmin, pewnie nie możesz o sobie powiedzieć. Ale ktoś ma straszliwie dziwny głos. No teraz to chyba trochę cię poniosło. Chciałeś być śmieszny, lecz cię to przerosło. No, muszę przyznać, umiesz człowiekowi ładnie wygarnąć. Wygrałeś. Naprawdę? Nie będziemy walczyć? A po co? Przecie mówię, że wygrałeś. Okej, rozumiem. Pokonał Szczotę jego własną bronią. Dwie korony, hell yeah. Przegadałeś mnie, ale tylko dlatego, że jestem dzisiaj nie w formie. Inaczej bym cię zmiażdżył. Tak, jasne. Mhm. Tak sobie powtarzaj. No dobra, wszyscy wiemy, że twoja matka puszczała się z dzikami w lesie. Jeszcze i upewnię się, żeby wszyscy się dowiedzieli. Zanim będziesz mógł stanąć do walki z mistrzem. Cicha moc. Okej, okay, dobra. Znam już mniej więcej lokalizację jednego i drugiego. Spróbujmy do tego w miarę szybko dobiec. Obstawiam, że nie są tutaj ograniczenia godzin, że muszę za dnia przyjść, tylko po prostu kiedykolwiek tam przylezę, będę mógł się napierdalać. Jest 3:49, a jednak zaczęliśmy się tutaj... Zarymowaliśmy się na śmierć. Kurwa tu, kurwa tam, jakie wulgarne całe to miasto jest. Że wam nie wstyd. Takie tutaj inteligentne i normalnie ładnie odjebane grasanty w pięknym księstwie, a tak kurwami na lewo i prawo rzucają. Myślałem, że on też splunął, ale on po prostu jakieś tam tylko hop-siup sobie zrobił. Siema, siema, gdzie Bukmacher? Halo, Bukmacher, let's go, napierdalamy się. Zmierzysz się z cichą mocą? Cicha moc. Lubię wiedzieć, kogo okładam pięściami. Ten rycerz nie ujawnia twarzy, ani imienia i nawet się nie odzywa? Nie bądź taki ciekawy, wiedźminie. Rycerski ślub to nie jest jakaś tam byle obiecanka. Cicha moc nie ujawni twarzy ani herbu, póki ktoś go nie pokona. O kurwa, nie mogę się doczekać. To co? Jaki piękny będzie. Napierdalamy się, chłop ma maskę jak śmierciożerca. Najebać jego to jak Voldemorta. Wyzywam cię na pojedynek. Drip ma całkiem To kobieta jest, oczywiście, że to kobieta jest, szlachetne jak nic. Panie, cni panowie, za chwilę rozpocznie się walka.
Sorry, droga pani, a przynajmniej tak mi się wydaje po tym krótkim Ej, oj, nawet słychać to takie kobiece stękanie. Dobra, zostaniesz najebany. Ej, ej, i w cycka, i w srom, i twojej matce w grom. Dobra, trochę jeszcze mi zostało naleciałości z poprzedniej walki. Panie i panowie, wiedźmin pokonał w pojedynku nieustraszoną cichą moc. Co to była za walka? Rycerz dość jednostronna. Jest wolny od ślubu i może teraz pokazać twarz. Mocny masz cios. Gratuluję. Dzięki. Chcesz coś jeszcze dodać? Coś o tym, że jestem kobietą? A po co miałbym dodawać? Przecież mamy XIII wiek. Nikogo nie dziwią już nawet kobiety handlarki. Nie, no aż tak daleko to bym nie szedł. Z babą walka to nie honor? Tak mówią tylko ci, którzy boją się przegrać z kobietą. I to podejście mi się podoba. Świetnie się spisałeś. Teraz już tylko kolos stoi ci na drodze do walki z samym mistrzem. Znajdziesz go na największym dziedzińcu San Sebastian. No powiem wam, jak na razie, obydwa te pojedynki były na swój sposób wyjątkowe, a nie po prostu idę i klepię typa, co wygląda jakby codziennie kurwa buraki osobiście swoimi rękoma formował pod ziemią, żeby urosły ładne. Tak więc może i kolos będzie całkiem fajny, może kolos będzie tak naprawdę krasnoludem, czyli będzie malutki. Wiecie, totalna odwrotność, coś na temat czego Jasiu mógłby się wypowiedzieć w krainie baśni. Lećmy w takim razie. Stosunkowo niedaleko wszystko to od siebie jest. Jeszcze podobno, w ogóle to są chyba okolice Pucybuta, będę musiał zobaczyć, gdzie on się znajduje. Podobno dwie nowe kwestie są z nim do przegadania. Teraz sobie właśnie o tym przypomniałem. Dlatego chciałbym go w sumie zlokalizować. On, kurwa, gdzieś tutaj chyba był ten jebaniec, w tych slumsach w okolicach. Musiałbym sobie chyba zobaczyć jakiś mój poprzedni odcinek, a nie gdzieś tutaj, kurwa, gdzieś ten rynek, nie rynek, gdzieś tutaj niedaleko... Chuj, trudno to zlokalizować tak teraz biegając po prostu na czuja. Ale... O kurwa, wiedźmin! O kurwa, wiedźmin! I ulicznica. Najlepszy duet. Cholera jasna, tak łatwo go nie zlokalizuję. Dobra, nieważne. Biegnijmy do kolosa w takim razie. A nuż trafię jeszcze na tego Pucybuta całkiem przypadkiem, chociaż mało prawdopodobne to jest. Pozwoli mi tutaj przebiec, teraz tutaj do góry, w prawo 130 jednostek. Dobra, Kajten San Sebastian. Nie wyszło mi to całe poszukiwanie Pucybuta. Tam ktoś najebany chyba na ziemi leży. Albo martwy. A jak jest martwy, to mu nie pomogę, a jak jest najebany, to mu nie chcę nawet pomagać. Dobra, panie kolosie. Gdzieżeś jest? Może zaraz obok Pucybuta? W sumie sam nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, jak bardzo się wam... Jak bardzo tutaj jakby... No nie wiem, jak ja to chciałem ująć, by nie wyszło, że proszę o pochwały. W sensie, chciałem dokończyć parę rzeczy, które są ciekawe i jakby... wyjść naprzeciw wszystkim, którzy mówili, że pomijam te... wszystkie ciekawe rzeczy, tak więc proszę bardzo. Dajcie znać, jeżeli jesteście usatysfakcjonowani. Dobra, okej, tak, Bugmacher. Dobra, jednak nie krasnolud, który jest tyci. Wygląda na takiego, który by chciał się bić. Ej, białowłosy, zmierzysz się z kolosem? Tak. No dobra, gościu jest duży. Imię jednak nie jest odwrotne. Kolos? Ciekawe przyzwisko. Urodził się już dorosły. Jakieś zwyklejsze miano? A po co? Kolos to brzmi dumnie i pasuje. To jak, walczysz? No chyba tak. Dobra, bijemy się. To nudne, nie chce mi się. Jestem dla ciebie za szybki. Raz cię walnę i leżysz. Co to za spór? Nie chcesz walczyć? To po co to całe zawracanie głowy? Marnujesz mój czas. Dobra, dobra. Co się tak nadymasz? Jesteś wiedźminem, co nie? No zrobimy tak. Zbijesz trzy moje ciosy, wygrałeś. Aha. Ale ty sam nie uderzasz. Zbijasz dopiero, kiedy ja będę uderzał, jasne? Jak ci się uda, to jeszcze z dobrego serca podwoję ci stawkę. Taki jesteś hojny? Nie, po prostu wiem, że ci się nie uda. Nikomu jeszcze się nie udało. Jestem za szybki. To co? Zbijasz trzy razy? Ależ kolorowe dziecko za nim stoi. No dobra, proszę bardzo. Dobra. Czyli o kontrę chodzi, domyślam Zbiję się. Zbiję twoje ciosy bez najmniejszego problemu. Poważnie? No, teraz to rozumiem. Wreszcie się znalazł ktoś, kto czuje sportowego ducha. Pamiętaj, zbijasz dopiero, kiedy ja wyprowadzę cios.
Tak, 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 rozumiem, rozumiem. Nie trzymam Panie gardy, panowie, tylko kontruję. Zaczyna się bardzo ciekawe starcie. Wiedźmin podjął wyzwanie Kolosa. Do tej pory nie miałem z tym większego problemu w tych walkach na pięści, tak więc kurwa, kto wie, może on okaże się być jednak za szybki. Okej, okay, raz. No dobra, no, dwa. Za szybko dla ciebie, co? Mhm, tak, zdecydowanie. I trzy. Okej, okay, no dobra. Szybkie to było to, jak szybko cię rozjebałem w twoim małym wyzwaniu. Nikomu wcześniej się to nie udało. Twoja dola. Dzień. Wiele pieniędzy to ja na tym wszystkim nie zarobię. Jestem pod wrażeniem. Takie coś się nie zdarzyło od lat. Właśnie zdobyłeś prawo, żeby wyzwać samego mistrza. Znajdziesz go w dokach. No dobra, panie mistrzu. O kurwa, jak daleko. Dobra, do tego to ja już się pofatyguję. A nie, przepraszam, nie jest aż tak daleko. Ale kij z tym, i tak pójdziemy sobie do portu. Będzie prędzej. Kim będzie sam mistrz zatem? I czy to już będzie normalna walka, nienormalna walka, jakieś wyzwanie, niewyzwanie, znowu coś ciekawego? Się zaraz dowiemy, się zaraz okaże. Może tutaj gdzieś bardziej w porcie był ten pucybut? Nie wiem. Mistrz pięściarski, aha, dobra, bo tam przedtem była tam turniej walki, a teraz mamy samego mistrza. Dobra, panie szefie, gdzie pan kurwa jest? Kurwa! Dobra, gdzie jest Bukmacher? Tutaj gdzieś zakłady przyjmuje. Siema. Pijany mistrz, okej. Okay. To tutaj znajdę pięściarza zwanego mistrzem? Mistrz, maestro, niepokonany, różnie go ludzie wołają. Ty jesteś ten wiedźmin, który powalił trójkę czempionów? Tak, przyszedłem walczyć z mistrzem, ale on jest pijany. Mistrz używa alkoholu, żeby przełamać nieśmiałość. To bardzo delikatny człowiek. Na trzeźwo nie mógłby nikogo uderzyć. Aha, czyli agresora po alkoholu łapie. Mistrz na trzeźwotach tańczysz bez muzyki. Może w pojedynek na picie w takim razie zrobimy. Na pewno dasz radę walczyć? Jesteś kompletnie pijany. Moja sprawa. No co kłapiesz po próżnicy? Ja tu wódka stygnie, bijesz się czy nie? No dobra, chodź się napierdalać w takim razie. Ale jak cię uderzę w brzuch i przyłożę zapałkę i zrobisz kurwa miotacz ognia tą wódą z żołądka, to ja nie czuję się winny. Nie żygam tam gdzie i nie bijesz się z tymi, co nie chlają. Czyli co? Czyli musimy się obaj najebać, rozumiem. Czyli pijesz, bracie, albo wypierdalasz. Kurwa, no to pijemy w takim razie. 75. No dobra. Okej, okay, rozumiem. Czyli ale jednak, walka z twistem. Mistrz będzie się bił! Wreszcie! Jak bardzo najebany będę. Rozumiem, że w takim stopniu, że aż cały świat będzie pływał. Spoko. Akceptuję to wyzwanie. A może po prostu pogadamy sobie i stwierdzimy, że się nie będziemy bić. Nie, chyba nie. Możemy zaczynać. No dobra. Ej, oni kurwa, raz, dwa, trzy! Ej, boy! Dawaj. Kurwa, szybki jest faktycznie, jebaniec. Ja w ogóle, ała, kurwa, nie widzę go nawet teraz. Halo, kolego. Silny cios, kurwa. Backhand, ojcowski, kop w jaja, uderzenie, cofka. Kontra? Nie, nie kontra. Gardę przytrzymałem tylko. Dobra, najebany pojedynek. Kontra! Oho! Prosto kolanem w nos! Ruch, który rzadko ma się okazję wyprowadzić, bo kurwa, gdzie nos, a gdzie kolano, ale jednak. Pijany mistrz pokonany. Pobiłeś mnie. To się nie zdarzyło od lat. Twoje umiejętności są chwalebne. Czyli teraz ja jestem mistrzem. Dzięki. Aż się muszę napić z tego wszystkiego. Momento. Dobra, wbita do studia, opanowana. Kontynuujmy. Normalnie powiem ci... Właściwie to dobrze, żeś mnie pokonał. Teraz będę miał więcej czasu na imprezy. Wiedźmin Geralt został nowym mistrzem pięściarskim! Brawa! Mu chyba mocną przysługę zrobiłem tym rozjebaniem go, bo ewidentnie raczej nie było to jego marzenie być oto mistrzem pięściarskim. Moje trofeum. No i dostałem. Piotr Pięść to moje nowe imię. Tak się jak proszę do mnie teraz nabije, zwracać. To się nie podzieje. Miłego alkoholizmu życzę, miłego dnia,
Ja najebany, w takim razie idę przed siebie. Dobra, jako że oczywiście mimo pauzy nie sprawdziłem sobie, gdzie jest Pucybut, to byrby. Dobra, wydaje mi się, że jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być, ale mam wrażenie też, że cały świat jakiś taki głośniejszy się zrobił. Ale to chyba będzie to. Tutaj mamy pana Pucybuta. Dobra, bym troszeczkę może przemedytował, żeby zszedł ze mnie efekt tego alkoholu. Godzinka na szczęście wystarczy. Zobaczmy w takim razie. Mark Stark zapewniał, że Pucybut ma jakieś dwie nowe kwestie, więc zagadajmy do niego. Witam szanownego Wiedźmina! Rozumiem, że nie będziesz skąpy i dasz zarobić biednemu chłopakowi, który ma na utrzymaniu chorą matkę. Pokażesz mi tę matkę, to może ostatnio to przemyślę. Mówiłeś, że masz chorego ojca. Bo miałem, ale na szczęście już wyzdrowiał. I teraz choruje matka, ale też wyzdrowieje, jak zarobię na leki. 500 koron ci, kurwa, dałem. Złote zęby powinieneś mieć po takiej wypłacie. Dużo. Ty i cała twoja rodzina. Bardzo dużo. Chociaż mogłoby być więcej. Interes najlepiej idzie po turniejach rycerskich. Rycerze bardziej brudzą sobie wtedy buty? Jak walczą, to brudzą im się nie tylko buty. Pastuje im też zbroje, hełmy, pasy, pochwy na miecze. Muszą się świecić jak psu jajca na wiosnę. Aha, czyli taki... Przepraszam. Black Friday jego biznesu, raz do roku. Wiesz co? Gadatliwy jesteś i ciekawski. Jestem raczej elokwentny i dociekliwy. Poza tym dobry fachowiec musi umieć zabawić klienta rozmową, co nie? Skoro tyle gadasz, to musisz dużo wiedzieć o ludziach z Beauclair. Sporo? Ja wiem wszystko o wszystkich w tym mieście. Wiem, kto z kim sypia, albo z kim chciałby sypiać. Wiem, kto kogo lubi, a kto komu chciałby dać po gębie. Jakby nie patrzeć, niebezpieczna wiedza. Tam każdy wie, że umiem trzymać jęzor za zębami. Jakbym rozgadywał, co tu słyszę, już dawno by mnie zatłukli. A tak? Wszystko, co zostanie powiedziane na stołku do pucowania, zostaje na stołku do pucowania. Prawdziwe Vegas. No dobra, bywajmy w takim razie. Uważaj na siebie. Niech szanowny pan przychodzi jak najczęściej. Moje usługi zapewniają idealny wygląd dla każdego pana i dla każdej pani. Nie jestem pewien, czy to były te magiczne dwie nowe kwestie, ale to jedyne, jakie miałem dostępne. Moi drodzy, to koniec. To koniec. Nie wiem, czy to będzie jedno nagranie, pewnie to podzielę na dwa odcinki, bo jest strasznie tutaj długaśne, ale nie będę się już bardziej rozgadywał. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie całej serii z Wiedźmina. To była naprawdę zajebista przygoda i dała nam dużo rozrywki przez ostatnie 7 miesięcy. 128 odcinków w takim razie by wyszło. Chyba. Cudowna liczba. Dzięki za te wszystkie godziny, wręcz dziesiątki godzin, które tutaj razem spędziliśmy. Mam szczerą nadzieję, że się wam podobało. I do zobaczenia już niedługo w całej masie różniastych gier i nie tylko. Bye, bye.